wyjechałam do Sudanu Południowego, wiedząc, gdzie ja jadę. Pomoc humanitarna to nie było dla mnie nowość. O Organizacji Narodów Zjednoczonych bardzo dużo czytałam wcześniej, więc na wiele rzeczy byłam gotowa. Sudan Południowy jest najnowszym krajem na świecie. Powstał w lipcu 2011 roku. Z ogromną nadzieją mieszkańców na koniec wojny cywilnej, która trwała w tym kraju tak bardzo, bardzo długo. Ja zajmuję się w UNHCR ochroną uchodźców. Do naszego biura przychodzą bardzo często uchodźcy, którzy mówią, że nie mają dokumentów, że przez to nie mogą wysłać dzieci do szkoły, przez to nie mogą znaleźć żadnej pracy. I moim zadaniem jest to, żeby taki dokument otrzymali. Czasem zdarza się w obozach dla uchodźców, że trafia się przypadek choroby, która w realiach Sudanu Południowego jest nieuleczalna. Moja jednostka, w której ja pracuję, wydaje w porozumieniu z rządem dokument podróżny, bo uchodźcy nie posiadają paszportów. I dzięki temu osoba taka jedzie na operację za granicę i wraca jakby zupełnie, jako zupełnie nowy człowiek. Good morning, how are teacher? They are happy to see you. How are teacher? Jest tak, że jak ludzie przybywają do obozu dla uchodźców, to ich potrzeby są ogromne, więc dostarcza się im żywności, dostarcza się im wody, ale jednocześnie niezmiernie ważne jest to, żeby jak najwcześniej wyłapywać jednostki, które są na tyle przedsiębiorcze, że mogłyby podjąć jakąś pracę, żeby tej przedsiębiorczości nie zabić. Kobiety bardzo często są silne i to one ciągną rodziny tutaj naprzód. I za to je podziwiam. Nigdy jako ktoś z zewnątrz nie zrozumie się z rzeczywistości, do której się przyjeżdża w 100%, ale starać się jak najlepiej zrozumieć miejsce, do którego się przyjeżdża, żeby móc mieć jakiś wkład w rozwiązywanie problemów, bo to tak naprawdę tym ONZ się zajmuje. W ONZ jest coś takiego, co nazywa się Rest and Recuperation, co oznacza, że co jakiś czas pracownik powinien wyjechać na krótki urlop, żeby się móc zregenerować. I to mi się wydaje bardzo, bardzo potrzebne w niektórych sytuacjach. W UNHCR, w innych agendach Narodów Zjednoczonych, z którymi pracujemy tutaj w Sudanie Południowym, sporo ludzi, którzy mają motywację, którzy mają bardzo dużą wiedzę, którzy mają też bardzo fajne podejście do ludzi i taką energię do działania. I dzięki temu rzeczywiście ma to wszystko sens.